Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na wasz Radonster z dodatkiem w wersji beta bodajże, jeszcze nie jest on oficjalnie na Steamie, dało się dokupić na różnych stronach firmy, całego wydawnictwa, nie wiem jak to nazwać w sumie. Dodatek zwie się Reign of Giants, czyli Panowanie Gigantów, i w sumie dodaje z tego co wiem postać, przynajmniej jedną, a może i dwie, oraz porę roku. Ja nigdy nie byłem wielkim, że tak powiem, wirtuozem Donsterwa. Nie osiągnąłem niczego więcej niż to, co z wami na live'ach, z poszczególnymi z was, ale myślę, że fajnie będzie spróbować zagrać w tę grę. No i nie wiem, może coś na poważniej w końcu skleić. Zobaczymy, jak to będzie. Zaczęlibyśmy nową grę. Tutaj mam jakieś potestowane, jak wszystko działa, i tu jakieś jeszcze stare, które z wami grałem. Wystartowalibyśmy teraz od nowa. Ogólnie mam odblokowanych parę postaci, w tym tą bobrzą postać Woody'ego, Drwala. Ale myślę, że na początek zagralibyśmy po prostu Wilsonem, który jest jak najbardziej podstawową postacią. Chociaż może i nie. Raczej jest podstawową postacią, ale może kimś innym zagramy. Nie wiem, zagrajmy Wilsonem. Będziemy grać, wiecie, jak padniemy, to zmieniamy postać, coś w tym stylu. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Rady są mile widziane, co 3 odcinki będę... Będę nagrywał po 3 odcinki, a co 3 odcinki będę robił przerwę, żeby poczytać trochę komentarzy. I wtedy nagrywam kolejne 3. I oczywiście, o ile seria wam się spodoba. O ile mi się gra załaduje. Damn it. O, dobra. Okej. Zaczynamy. Od zbierania wszystkiego. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest podstawa w Donsterwie. Szukanie miejsca bazy oraz zbieranie praktycznie wszystkiego, co się da. Jakieś nowe drzewa już widzę. To są brzozy. Ciekawe, ciekawe. Są jakieś marchewki, więc nie będziemy głodować pierwszej nocy. Mamy też trawkę, patyczki. Kwiatów na razie nie zbieramy. Kwiaty, z tego co pamiętam, psychikę poprawiało oraz dało się je jeść. Chyba nieznacznie odnawiały życie, bądź też głód. Nie pamiętam, które z tych dokładnie. No ale dobra, przejdziemy się. Poszukamy różnych rzeczy. Teraz sobie przypomnę, kilo zrobić. Chyba trzeba było tam flinta. Flinta gdzieś tutaj mieliśmy, wydaje mi się. O, jest. Nawet nie jeden, tylko dwa. Fajnie bardzo. Dobra, zbieramy. Tu jakaś ładna polanka całkiem jest, ale z to, co mi się wydaje, najbardziej opłacalne jest osiedlanie się niedaleko bawołów, bądź też na terenach niedaleko, ale nie przy samej wiosce świnek. Żeby mieć dostęp do świnek, ale w razie jakby świnki się zrobiły złe, niedobre, to żeby móc od nich po prostu uciec. I nie być całą noc zarażonym. O, indoor wybiegł. Rady wszelakie są mile widziane, tylko proszę konstruktywnie, żeby nie było, że o, ty debilu, nie umiesz grać kompletnie. Ja od razu przyznaję, nie umiem grać w Donsterwa, ale mam nadzieję, że przy was się troszkę pouczę. I obaj będziemy, obaj, zależy do kogo się zwracam w sumie, będziemy się dobrze bawić. No. Build. Okej, mamy ścierkę, pościelimy trochę drzewek. Powinniśmy ścielić te większe, bo chyba wszystkie ścielamy z taką samą, że tak powiem, prędkością. A te większe jednak, no, są bardziej opłacalne, co jest dosyć logiczne, wydaje mi się. A co z jartozet, nie? Będziemy mieli inny rodzaj drewna? Czy po prostu będzie... Nie, taki sam. O, ciekawe. Dobra, dzień pierwszy tak już... Może jeszcze nie, ale tak powolutku już się kończy. Sobie pozbieramy jeszcze trochę tego i... Będziemy myśleć o jakimś ognisku. Tutaj jeszcze mamy krzemień. Tam chyba pojącie jakieś powyłaził, bo słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Marcheweczka, flint.
Ach kurczę, Don't Starve jest taką ciekawą gierką. Myślę, że z racji, iż ja się skupiam teraz na indie, to warto spróbować też gier troszkę innych. Bo ja się skupiam na takich indie typowych, typu, no wiecie co teraz u mnie na kanale mniej więcej jest. No jeszcze Mighty Magic jest. A Don't Starve też by nie zaszkodziło trochę popróbować. Zróbmy sobie jeszcze kill off. Equip. Nitr. Nie wiem do czego on jest wciąż. Możemy porobić pułapki na zające, tylko jak się robiło. Tak po prostu. I pozostawiać sobie. No nie tak może. No coś w tym stylu. Bardziej. Nie, może one powpadają, uciekając od nas. Czy tam chowając się na nas, żeby się przespać. Oj. A bym chciał bardziej na tę pułapkę. O, taką może. No. Stawaj. No świetnie postawiłeś, świetnie. O. No tamten akurat kiepsko wpadł. Ale dobra, może. O, widzicie. Może ten drugi też wpadnie? Świetnie. Okej. Już na start będzie mi dobre mięsko. O ile uda nam się rozpalić ogień, ale myślę, że z tym nie będę miał większych problemów. Wezmę teraz siekierę w rękę. I zetniemy takie większe drzewko. O, czyżby im szybciej się uderzało, klikało myszkę tym. O, cóż to jest? A to jest jakiś po prostu korzeń, a czy nie korzeń, Boże, jak to nazwać? Sadzonka, o, sadzonka brzozy. To jest, z żarciem stoimy o dziwo całkiem nieźle. Jak na takie początki. Czy będę mógł zrobić ognisko? Będę mógł. Zatem nie muszę się martwić, że zrobi się ciemno i nie będę miał gdzie postawić czego. To trzeba już będzie powoli się tutaj zatrzymywać. Zbiorę jeszcze od te trzy i tutaj możemy pierwszą noc spędzić. Czy tam po flinta skoczę. I sobie zaraz coś upieczemy nad ogniem. Okej. Nice and comfy, dokładnie. Upieczmy sobie może marchewki. Jak to się piekło? Dobra. Upieczmy wszystkie. Co prawda one jeszcze były świeże, więc moglibyśmy je przetrzymać, ale... Lecz nie, może z jedną sobie zostawimy na pułapkę. Oj, za blisko trochę. Dobra, nie, może się nie spali. Zjedzmy teraz. Dobra, czekamy pierwszą noc. Pozbierajmy sobie tutaj okoliczne źdźbła trawy oraz jakieś marchewki. I czekamy po prostu, nic innego nie możemy zrobić właściwie. Bo z pochodnią latać mi się jakoś nie za bardzo to widzi. Dziwne dźwięki słychać, naprawdę dziwne. Z mapy właściwie jeszcze nic nie wiemy. Można tylko wywnioskować, że tutaj jest taki kamienisty teren pomiędzy dwoma lasami. Tak chyba będę musiał się skupiać mniej więcej na... Dodajmy trochę paliwa. Na budowaniu bazy gdzieś, gdzie będzie dużo drzew, krzaków i tak dalej. Z tego co wiem, to baza w Don't Starve taka profesjonalna, z tego co widziałem na screenach, w poradnikach i tak dalej, to po prostu jest skupisko przeróżnych krzaków, farm, suszarni itp. itd. Co to za krety tutaj? Widzieliście? Coś tu się podkopuje. Mamy tu przy małym ogienku. Nie, może patyczki. Już się zaraz noc skończy. Odcinki będą po 20 minut około. Tak od razu zapowiadam.
O, popatrzcie. Co to jest? Ciekawe. Tego nie widziałem. Wątpię, że to było we wcześniejszych patchach. O. Pobiegnijmy za tym. O, był safe. Coś z tym można zrobić. Pewnie przy pomocy łopaty na przykład wykopać. Mamy łopatę? Bądź też możemy zrobić. O! Molworm. Czy jakiś kreci robal. Dobra, zostawmy go. Może tutaj wrócimy. Nie wiem, może on tutaj dalej będzie. Skupiamy się dalej na surowcach. Tu kolejny jest. Starczy jest kreciarnia, jednym słowem. Zbieramy wszystko, co się da. Później idziemy to wykopywać. Jak już będziemy bazę zakładać, warto będzie mieć na mapie, gdzie co się znajduje mniej więcej. Podkrywajmy więc teraz te tereny, pozbierajmy co się da. I pościelajmy trochę drzew, bo drzew to mamy mało. Okej. To takie większe by się przydały. Z tego co wiem, jest taka sztuczka, że można podpalić jakby drzewo i zanim ono spłonie, czyli w momencie, kiedy ono zaczyna płonąć, wtedy użyć, walnąć topora. Wtedy ono się rozpada na jeden strzał, co przyspiesza znacznie pracę, a jeżeli się zrobi to umiejętnie, to się dostanie jeszcze drewno. Więc to taki, wiecie, całkiem fajny motyw mógłby być. Jeżeli mieli coś, jakąś pochodnie, zaraz może zrobię nawet, to można by było popróbować, tylko że to, patrzcie, to trzeba będzie zrobić bardzo fajnie, bo no to nie będzie łatwe. Wróćmy do tego polana i postawmy gdzieś pułapki. Mam teraz za bardzo tutaj zawalone miejsce w ekwipunku. Oj, nie chcę tak. Dobra, niech stoi. Jak wyjdą, to wyjdą, że tak powiem. Zobaczcie, tylko tutaj się pojawiłem, już wylazł. Znaczy wlazł. No, niech się stawia ta pułapka. Jejku, dobra, pochodnie jest. Zaraz zobaczymy, czy to też działa, jak podejrzewam, że powinno działać. To jest jakaś, teraz się zaczyna sawana. Nie wiem, jak to nazwać w sumie tym biom. Dobra, patrzcie. O! Nie, to coś chyba źle przeczytałem, albo nie to drzewo. Ja tylko tracę życie, tak. Niech to płonie sobie. My życie zaraz kwiatkami zregenerujemy. Ale za to będziemy mieli węgiel, o ile się nie mylę. Węgiel jest chyba potrzebny do paru rzeczy. To plantnijmy od razu. Węgiel się może przydać naprawdę bardzo, bardzo. Czy to do rozpalania, czy to do innych sprawek. Ale to nie zmienia faktu, że teraz musimy po prostu pościnać troszkę drewna. Jakieś większe by się przydało, no znowu na to narzekam, ale naprawdę to co my tutaj mamy, to jest praktycznie nic. Może wróćmy się do tej początkowej puszczy, znaczy puszczy, no puszczą to nie nazwę, ale drogą będzie szybciej na pewno. No i spróbujmy coś zdziałać. Może już jestem przy tych kamieniach, to je będę rozwalał. Może akurat złoto na maszynę mi wypadnie pierwszą, z której... Chyba, że teraz złoto tylko wypada z tych kamieni dalej, co mają takie złote jakby te. O, to jakieś gniazdo jest. A nie, to jest dziura. Myślałem, że gniazdo, bo gdzieś tam leżały dziwne rzeczy. O, tutaj są jakieś większe drzewka. Mam nadzieję, że tego słynnego enta nie obudzimy. Bo już chyba z każdym kolejnym ściętym drzewem jest coraz bardziej nas wkurzony. Mamy miejsca kompletnie. Trzeba będzie pomyśleć o zbudowaniu skrzyni. No i tej pierwszej bazy gdzieś takiej. Początkowej. Ale dobra. Idźmy wzdłuż drogi. Jeszcze przejmę przez trochę. Powinniśmy gdzieś dojść na pewno.
Będziemy mieli na rolnictwo, będziemy mieli. I tutaj jeszcze troszkę jagódek. Trójki nam się psują, więc je zabijmy. A się szybko psują. O. Jak na złość siekiera pękła. No, nie, nie, to większą poprosimy. O, fuck. Deszcz zaczął padać. Jakiś wskaźnik się pokazał, dziwo. Czy my ognisko rozpalimy przy takim deszczu, jestem ciekaw. No burza, patrzcie, burza. To jest dla mnie coś kompletnie nowego, nie wiem jak z tym walczyć. Czy nie wiem, potrzebuję ciuchów? Jakiegoś parasola? Parasol się chyba dało zrobić, ale to ze świń coś trzeba było mieć na to. Jedyne na co liczę to że nie będę musiał mieć czegoś do osłony ogniska, bo inaczej będzie gasło. Aha, tak właśnie się stanie. I chyba nam spada przez to zdrowie psychiczne jeszcze mocniej. Przez to, że jesteśmy przemoknięci. Dobra, zaraz zobaczymy jak z tym ogniskiem będzie. Gdzieś tutaj by się przydało je zacząć robić. No i jak? Gaśnie szybko? Stosunkowo. Będziemy mogli sobie rąbać drewno. Porąbać te okoliczne i może jakoś się utrzymamy. To nie jest jeszcze jakaś ulewa chyba. Wydaje mi się, że na więcej stać tę grę. Pod tym względem. Więc jeszcze tutaj... Ostatnie słowo nie zostało wypowiedziane, że tak powiem. Oj, zrąbmy to i spadajmy do... Tego. W okolicy ognia. Wrzućmy jedną kłodę. Przeżyjemy tą noc i skończymy odcinek pierwszy. Z Reign of Giants. No w sumie sporo zmian już teraz zauważyłem, a wydaje mi się, że na tych zaawansowanych stadiach gry to jeszcze bardziej będzie widoczne. O, mamy dwójkę na namoczeniu. Nie, może musimy być bliżej ognistra, to jakoś wysuszymy się. Może być, musi być większy ogień. Dorzućmy tak naprawdę poważnie. Nie wiem, ja tak to bym zrozumiał. Dobra, upieczmy też mięso. Też kurczę, co tu zrobić? Mięso jest jeszcze dosyć świeże. Można by było te powoli wszamać. No jesteśmy dalej mocno zamoczeni. Nie wiem, pewnie są jakieś płaszcze przeciwdeszczowe, coś takiego. O, raincoat. Tylko co tu trzeba? Coś z macki chyba tej. Z tego waginosceptyka z bagien. Rope i bone shards to chyba z wilków są, które się pojawiają. No i cóż, skończyła się noc, tak więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak i chcecie zobaczyć więcej przygód Wilsona. Wilson się nazywa? Nazwijmy go jakoś po swojemu może. Może niech to będzie... Nie mam pomysłu. Może coś mi na odcinkach wpadnie. Znaczy, jego przygoda się w tym odcinku kończy. Jeżeli wam się podoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę. I trzymajcie się, no i do następnego odcinka. Hej, pa, pa.